Siema, tu Pedrocią z Okorem Filmie. Także już kolejny odcinek z serii Autografy. Tak, i dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę. Czekajcie, tutaj poprawię. Przesyłkę od Legii Warszawa. Najprawdopodobniej Legia. Tutaj koperta taka duża, którą załączyłem. Jak zdobyłem, zaraz wam powiem. Myślę, że wiecie. I tutaj no. A więc tutaj bez zbytniego gadania zabieramy się za otwieranie. Tutaj Legia jeszcze zakleiła. Jak zdobyłem autografy? Autografy zdobyłem pisząc list, załączając także kopertę na adres klubowy Legii, który znajdziecie w opisie. No w opisie też będzie. Który też bardzo łatwo znajdziecie w internecie. Załączyłem także list z prośbą o autografy. Dobra, musiałem na chwilę przerwać. I tutaj mam. Są. Tutaj do mnie wrócił list. I autografy. Tutaj prosiłem o autografy całej drużyny. I tutaj jest tak, trener. Henningberg. No jest dużo tego naprawdę. Zobaczcie. Henningberg. Autograf. Autografy są oryginalne. One były najprawdopodobniej oczywiście pisane wcześniej. Łukasz Broś. Z tego autografu jestem bardzo zadowolony. Były zawodnik Widzewa Łódź. Mojego ulubionego klubu. Michał Kucharczyk. One są tym samym markerem pisane. Andrzej Duda. Kucharczyka też bardzo lubię. Andrzej Duda. Słowak. Kilka meczów już w kadrze Słowacji. Dusan Kuciak też super zawodnik. Też go bardzo lubię. Michał Masłowski, były zawodnik Zawiszy Bydgoszcz. Tomasz Jodłowiec. Też dobry zawodnik. Konrad Jałocha. Go akurat z nie kojarzę, ale no, młody bramkarz. Krzysztof Malarz. Arkadiusz Malarz. Były zawodnik GKS-u Bełchatów. No nie wiem, poszedł sobie do Legii, tam grzeje ławę. Nie wiem. Bartosz Bereszyński. Też. Ciekawy autograf. Kalinowski go akurat nie kojarzę. Astis. Tomasz Brzyski. Orlando Sa. Tutaj bardzo fajny autograf. Portugalczyk. I tutaj Vicia Werdoliak. Tutaj nie wiem, czy to. To musiało być wcześniej drukowane. Taka inna struktura tej karty. A więc tak, dostałem, to ja się tutaj policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, piętnaście autografów, naprawdę jest super. To nie są to wszystkie z tego, co wiem. Na pewno tutaj brakuje drugiego trenera, ale to może się wymienia. Ale jestem bardzo zadowolony, mimo że nie lubię Legii. Autografy w swojej kolekcji jest naprawdę mieć bardzo fajnie. Ile czekałem? Wysyłałem naprawdę niedawno, bo w poniedziałek. Poniedziałek ten co był. Oj. I doszło dzisiaj w czwartek, więc naprawdę szybko, bardzo szybko doszło. Bodajże w plus minus. 3 dni, 3 dni mianowicie doszło do Legii. Tutaj naprawdę bardzo szybko wysłali, więc jeżeli chcecie, to piszcie do Legii prośbę o autografy. Oczywiście musicie dołączyć kopertę już z adresem na siebie ze znaczkiem.
Już naklejonym oczywiście. A list piszecie na adres Legii Warszawa. I z takich moich informacji jeszcze wysłałem przesyłkę do Rona Roberta Zillera, bramkarza Hanoveru. Zobaczymy, czy dostanę autograf. A na pewno jestem bardzo zadowolony. Tutaj Henning Berg. Tutaj trenował jakiś Lynn. Lilsztorm coś kojarzę. Blackburn Rovers, to myślę, że wszyscy znajdą. No więc co, do zobaczenia, cześć.